słucham, o co chodzi? Pan nie wzywał? Ja? A, tak, tak. Zastąpi pani jutro kolegę Karucha, który udaje się ze mną na zjazd korespondentów wiejskich. Nie wiem, czy potrafię. No, przecież dyżur w redakcji to prosta konkurencja. Aha, mam do pani prośbę. Słucham. Żeby pani łaskawie dopilnowała ostatniej strony. Chodzi mi o sport, bo mnie nie będzie w poniedziałek. I gdyby pani była tak uprzejma i zapisała na moim magnetofonie wszystkie niedzielne wyniki zawodów, dobrze? Dobrze? Oczywiście, mogę. Sekretarz pani pokaże, jak się go obsługuje. No i co pani sądzi? Kto wygra jutro? Gwardia Wybrzeże czy Warszawa, e? Warszawa. Ja też tak myślę. Liczę na jakieś 14-6, a pani? A co to za dyscyplina? No boks, no jakżeż można tego nie wiedzieć? No boks oczywiście. Myślę, że wygramy na pewno. Myślę nawet, że 16-6 albo 18-6. Tak. No dziękuję, życzę pani powodzenia na dyżurze. Marysiu, coś z wody na szosie, na 6 liter. Coś z wody na szosie, panowie, na 6 liter. Coś z wody na szosie, nie na... mam czasu. Cześć, stary. Cześć. Serwus, Janek. Serwus. Coś z wody na szosie, na 6 liter, suchej. Kałuża. AS. Syrena. Syrena? No. Cześć, stary. Cześć, stary. Cześć. Do widzenia, panie Janku. Do widzenia, pani. Cześć, stary. Cześć, stary. Nie idziesz jeszcze? Nie, nie, nie. Mam bardzo ważną pracę. Muszę skończyć przed 6. Chcesz, pomogę ci. Będzie szybciej, wyjdziemy razem. Ale nie, dziękuję ci. Dam sobie radę. Sam. Czuję, że cię stary urządził. To skandal, żeby komuś zarywać sobotni wieczór. Ludzie, fakty, cyfry, co? Tak, cyfry, tak. Pokaż, no, w co cię wrobił. Cóż to za tylne sprawy? Nie, tam. A, tajemnica. Żadna tajemnica. Przepraszam, nie wiedziałam, że masz przede mną tajemnicę. Ja przed tobą nigdy niczego nie ukrywam. No. Co? Powiedz mi wreszcie, o co chodzi. Chyba nie o tę aferę na wyścigach konnych. Ale nie o żadną aferę na wyścigach konnych. Więc mi nie powiesz. Dobrze, nie przeszkadzam. Dobranoc. Ale Basiu, poczekaj, zaraz ci powiem. Zaraz ci powiem, tylko musisz mi obiecać, że się nie będziesz śmiała. No? Słowo dziennikarskie. No więc ja postanowiłem raz zagrać. Grasz na wyścigach? Ale na jakich wyścigach? Co ty ciągle z tymi wyścigami? Po prostu jest już bardzo późno. O 6 zamykają kiosk, a ja muszę zdążyć... Powiedz mi wreszcie, o co chodzi. Dobrze, powiem. Ale pamiętaj, chodzi o kupon totolotka. No, obiecała się nie śmiać. Po prostu postanowiłem raz zagrać. Bo potrzebuję pieniędzy. Każdy potrzebuje pieniędzy. A ja mam do tego bardzo ważne plany życiowe, o których chciałem ci jeszcze na razie nie mówić, ale skoro już się dowiedziałaś, to nie widzę powodu do dalszego ukrywania. Otóż ja postanowiłem... Dobrze, ale co ja mam do tego? No, mówiłem, mnie jest brak koncepcji cyfrowej. Więc mogłabyś mi pomóc. Podaj mi szybko 6 liczb. Od 1 do 49. Po pierwsze, nie uznaję żadnych gier liczbowych. Po drugie, uważam je za szkodliwe z punktu widzenia społecznego, socjologicznego i psychologicznego. Po trzecie, nie mam czasu na takie głupstwa, bo muszę zaraz oddać pończochy do załapania oczek. A po czwarte, 8 i 10 przyrzekłam sobie nigdy nie przykładać ręki do tego rodzaju idiotycznych zabaw. Skończyłam. Ja też bardzo dziękuję. Możemy już iść do domu. Tak szybko zrezygnowałeś z totolotka? No skąd znowu? Przeciwnie, właśnie podałaś mi znakomitą koncepcję liczbową. Ja? Tak, powiedziałaś po pierwsze, po drugie, po trzecie, czyli 1, 2, 3, 4, doprawdy, 8 i 10. Się chce, że dorosły człowiek. A obiecałaś się nie śmiać, tak? Obiecałaś czy nie obiecałaś? Rzeczywiście. No więc. Może mi podasz moje palto?
Czy pani jest ostatnia? Nie, ja nie stoję w kolejce. Dziękuję. Dam, prawda? Wszystkiego najlepszego. Polecam się. Tak. Nie, imię i nazwisko. Aha. Tak, trzeba wypisać, widzi pan tutaj imię i nazwisko, bo jak pan zgubi kupon, a padnie wygrana, no to co, proszę pana, będzie kłopot. Chyba, że chce pan, żeby kupon był na okaziciela. Nie, na żadnego okaziciela, proszę pana. Nam nie ma być. No słusznie, słusznie. Widzi pan, dlatego trzeba dokładnie wypisać. O, znakomicie, imię, nazwisko, adres, bardzo dobrze. Żeby nikt inny na wypadek zgubienia kuponu nie mógł wziąć za pana pieniędzy. Moich pieniędzy, nie doczekanie. A co? Rzeczywiście, a to resztę pan skreślił, bardzo dobrze. Tak. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, do widzenia. Proszę. Proszę, to następny. Co robisz dziś wieczorem? Siedzę w domu, pracuję. O, pomyślałam, że może gdzieś się umówimy. Nie, nie mogę, muszę skończyć artykuł. A jutro? Jutro mam dyżur w redakcji. O, a jadę na polowanie, myślałam, że pojedziesz ze mną. Nie, niestety nie mogę. O, weź to na szczęście. Paczkę Grunwald chciałam. Dziękuję. A dokąd cię odwieźć? Do domu. Gwardia Wybrzeże, Gwardia Warszawa? Jeszcze się nie skończył? 8-6. Dla kogo? A, świetnie. Chwileczkę. Słucham. Tak, tak, tak. Tak, na pierwszą stronę. Dobrze, dobrze. Słucham. Przepraszam, to ja rozłączyłam. 8-8? Oj, oj, niedobrze. Naczelny będzie zły, jak zremisujemy. Słucham? Nie, nie, to ja tak tylko do siebie. Przepraszam. Tak. Słucham. Tak. Dobrze, dobrze. Dobrze, już schodzę. Czy tekst w żabkach ma być kursywą, czy groteskiem? To w cudzysłowie? Tak. Kursywa. No a dlaczego nie jest to oznaczone? Przepraszam. W pierwszym meczu pomiędzy AZS-em Warszawa a AZS-em Poznań wygrała drużyna Warszawy wynikiem 58-56. Uwaga, podajemy komunikat Totolotka. W dniu dzisiejszym wylosowano następujące dyscypliny sportowe. Bobsleje numer 1, bojery numer 2, bieg przez płotki numer 3, bieg z przeszkodami numer 4, gimnastyka numer 8 i hokej na trawie numer 10. Pani mnie wołała? Nie. A mi się tak zdawało. Tak? A tak, 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 tak. Proszę mnie połączyć z miastem. 05. Dobrze. Szybko. Halo? Nadaję telegram pilny.
Do dyrekcji totolotka. Główna wygrana, 6 trafień, padła na numer 01-17-248. Na nazwisko Jan Buszewski, redakcja Echa. Poleciały w obydwu naraz. Tamte z soboty już gotowe. Tak, proszę pani. Płaci pani 10 zł. Strasznie słabe te pończochy. Musiała pani o coś ostrego zaczepić. Podskoczyłam z radości do góry i pękły same. To musiała być radość? Czym pani wiedziała? Mój znajomy wygrał w totolotka. 6 trafień, chyba milion. Nie wiem, jak mu to powiedzieć. Tak to, wie pani, z tym trzeba ostrożnie. Znam takiego, kto dostał zawału serca z radości. Właśnie, muszę go jakoś przygotować. Tu złożył kupon w sobotę, byłam z nim razem, pan pewnie pamięta. Co, 6 trafień w moim punkcie? Zawiadomił już dyrekcję? Natychmiast, jak tylko dowiedziałam się z komunikatu, zaraz nadałam telegram. No to cóż, gratuluję. Dziękuję w imieniu milionera, do widzenia. Ile razy mówiłem, że jak się pali światło nad drzwiami, to się nie wchodzi. Przepraszam, nie wiedziałem, że to ty. To ja przepraszam. No, jak tam było na polowaniu? Dziękuję, bardzo przyjemnie. Upolowałeś co? Zobacz, jakiego zajączka. Nie paluchami! Zobacz, zając jak byk. Słuchaj, masz zdrowe serce? Jak byk, jak ten, jak koń. A w rodzinie nikt na serce nie chorował? Nie, a co się stało? Nic. No? Masz, przeczytaj sam. Zaproszenie ognia w... Nie to. Ospa w Peru. Też nie, po drugiej stronie. Podejrzany o napad w Rzeszowie został ujęty. Komunikat Państwowego Przedsiębiorstwa Totalizator Sportowy. Mm.
moje numerki. Wody. Ostrożnie, to jest wywoływacz. Idziemy. Panie Piński, kochany. Słucham? Pan pożyczy dwa patyki. A na ile? No, normalnie. Tak jak ostatnim razem? Nie, oddam. Oddam. Wygrałem w totolotka. No, dobra. Buszewski, 200. Halo? Czy pogotowie? Delikatesowe. Tak. Proszę pani, proszę mi przysłać tak, 5 butelek szampana, kawior, łososia, 40, pół kilo. Tak, pieczywo, masło, szynkę, no ciastka, kawa, zresztą co tam państwo uważacie. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10 osób. Tak, oczywiście płatne gotówką. Tak, dziękuję bardzo. Redakcja Echa, tak, do widzenia. No i cóż, koledzy, na to? Robię milionera! No to ciało. No więc kochany Jasiu, zdrowia ci, szczęścia, życzę, wszystkiego najlepszego ci życzę. Tak, oczywiście pieniędzy ci już nie muszę życzyć, prawda, bo jesteś milionerem, więc zdrowie milionera, zdrowie milionera. Przepraszam cię, będę cię tylko prośbę. Możesz mi pożyczyć 10 tysięcy złotych, no pilnie potrzebuję na mieszkanie. Ależ naturalnie, słuchaj, dla Witka Karucha 10 tysięcy złotych jak w banku. O, kochany, no, serdecznie. Pamiętam. Serdecznie dziękuję. Będę pamiętał. Najserdecznie. Przypomnij mi jeszcze. Naturalnie, serdecznie. Stary, tak. Dobre lato. Dużo. Wierzę cię, zawsze cenilem najbardziej ze wszystkich. Dziękuję bardzo. Chyba nie odmówisz mi drobnej pożyczki. A ile? Potrzebuję 30 tysięcy. 30 tysięcy. No dobrze. Dziękuję ci, stary. Wiesz, to już głupstwo. No, zdrowia. Jasiu, tak. Boga, kochany, nie zapomnij o starym kumplu, który pomógł ci kiedyś w potrzebie. Pamiętasz? A ile ci potrzeba? No, gdybyś tak mógł na parę dni, 50 tysięcy. Na parę dni zawsze, no. No to zdrowie. Najlepszego. No, kochani, wiemy. Koledzy, koledzy, tak. Uwaga! Historyczny moment został utrwalony na taśmie. Posłuchajcie. Podajemy komunikat do Totolotka. W dniu dzisiejszym wylosowano następujące dyscypliny sportowe. Bobsleje numer 1, bojery numer 2, bieg przez szkło i numer 3. Basiu, twoje zdrowie. To ty mi właśnie podałeś te szczęśliwe cyferki. Telegram do pana Buszewskiego. Do mnie? A, to na pewno z dyrekcji Totolotka, dawaj. Basiu, czytaj. Ja przeczytam. Kupon numer 01-17248 na nazwisko Jan Buszewski nie wpłynął do puli w ubiegłym tygodniu. Nie potwierdzamy wygranej. Dyrekcja Totolotka. To niemożliwe. Możliwe, proszę pana. Tak, bardzo możliwe. Sprawdziłem bardzo dokładnie. No widzi pan, tu jest wykaz wszystkich punktów przyjmujących zakłady. Niestety kuponu z takim numerem nie otrzymaliśmy. Niech mi pan powie, kiedy pan to wypełnił? To w sobotę. Aha, w sobotę. Tak, dziwne. Wie pan co, niech pan tu chwileczkę zaczeka. Zaraz wracam.
naczelniku, szukam pana wszędzie. Afera. A co się stało? Proszę, sfałszowany kupon. Banderola, pieczątki, wszystko podrobione. A w dodatku twierdzi, że oddał to w punkcie 1/508. To sprawdziłem. Żaden taki kupon stamtąd do nas nie wpłynął. A zresztą, panie dyrektorze, wystarczy spojrzeć na twarz. 10 lat bez wyroku. A pan jest pewien, że taki kupon nie wpłynął? Najzupełniej, panie dyrektorze. No to chodźmy do mnie, zadzwonimy na milicję. No doskonale. Na pewno jakiś kanciarz. Co chcesz zrobić? Pójdę z reklamacją, poczekaj. No co? Niemożliwe. Rano było otwarte. Skąd wiesz? Byłam tam. No i pewnie pochwaliłaś się wygraną. Oczywiście. No tak, ten facet już zlikwidował kramik. Poczekaj, pójdę zadzwonić na milicję. Przed chwilą tu było zamknięte. Skąd się pan tu wziął? Jestem z milicji. Tak szybko? To bardzo dobrze. Czego pani tu chce? Proszę pana, mój kolega tutaj zostawił... Tak, 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 tak. Wszystko już wiemy. Proszę iść spokojnie do domu. Nie ma pani tu czego szukać. Ale proszę pana, ja zostawiłam tutaj pończochy do załapania. Chciałam odebrać. Nie teraz. Nie teraz. Proszę przyjść. Kiedy indziej, lokal nieczynny. Wykryliśmy tu pewne nadużycia, ale proszę o tym nikomu nie mówić dla dobra śledztwa. A teraz proszę iść do domu, tak będzie dla pani bezpieczniej. Już wszystko wiedzą. To cała afera. Ktoś podszywał się pod totolotka. Była już milicja. Ale skąd wiedzieli? Przecież ja się do nich nie mogłem dodzwonić. Coś mi się to bardzo nie podoba. Gdzie są pieczątki? Zlikwidowane. Chwała Bogu, zdążyliśmy na czas. Tak, na czas. Nie tutaj tego wszystkiego nie trzymać. A gdzie miałam sprawdzać kupony wygrane, co? To nie takie proste. Nie dość, że wszystko wziąłem na siebie, to jeszcze w dodatku są pretensje. Te stare kupony z ubiegłych miesięcy, trzeba to było dawno wszystko zlikwidować, spalić. Spalić, tak. Jak ostatni raz paliłem kupony, to był taki dym z komina szedł, że straż pożarna przyjechała. No, to nie takie proste wszystko. To nie takie proste, ja to już od pół roku mówię. Nie trzeba mówić, tylko robić. No, nie ma czasu na kłótnie. Pośpieszcie się. Zniszczymy te papierzyska i spokój. Nikt nam niczego nie udowodni. No, a ten facet, co? A niech skarży totolotka. My przerzucamy się na liczebkę. Ty, słuchaj. Poświeć, dobra? Panowie, po co jechać aż do Wrocławia? Może pójdziecie z nami? To ten podawał się za milicjanta. Nie przeszkadzajcie sobie, zaczekamy, aż załadujecie.
Mam wam pomóc? Zabezpieczcie to. A to proszę zabrać. No i cóż, stracił pan milion. Wie pan, milion to drobiazg. Najgorsze jest to, że wydałam już na to konto 2000. Czy mogę zabrać moje pończochy? Jakie pończochy? Zostawiłam tu do załapania. Niestety, łaskawa pani, wszystko, co znajduje się w tym lokalu, od tej chwili podlega prokuraturze. Ta kobieta była wspólniczką. Musimy wszystko zatrzymać do śledztwa. To niech je pani odszuka. Oczywiście nie mogłam przeboleć takiej straty. Masiu, mam genialny pomysł. Co znowu wymyśliłeś? Jak odzyskać ten milion? No? Podaj mi prędko 6 liczb, od 1 do 49. Po pierwsze, nie uznaję żadnych gier liczbowych. Po drugie, uważam je za społecznie szkodliwe. Po trzecie, liczę tylko na własne siły. A po czwarte, ósme i dziesiąte, nie zawracaj mi głowy. Aha, dziękuję, już zanotowałam. Sądzisz, że te same wypadną w przyszłym tygodniu? O nie, taki naiwny nie jestem, po prostu. Do liczb parzystych dodałem 10. A nieparzyste pomnożyłem przez 3.